Zdrowia! Amerykańskie czerwone świnie znowu kwiczą, znowu atakują, znowu rozwalają USA. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Impeachment. No na pewno słyszeliście to słowo już parę razy, kilkanaście lat temu. No to dotyczyło to Clintona, kiedy on się zabawiał z jedną z tych stażystek, Lewinsky. No różnie się zabawiał, tam były cygara, nie cygara, niebieskie sukienki, ślady na tych sukienkach. No a teraz demokraci starają się zniszczyć Trumpa. Kiedy Clintona republikanie mówili, że on nie powinien robić to tego ze stażystką, że w ogóle w Białym Domu tego nie powinien robić, no to demokraci, czerwone świnie, socjaliści krzyczeli, że to jest atak na naród, że to jest atak na kraj, że to jest nieprawdopodobne, żeby republikanie mogli coś takiego robić. No a teraz jest impeachment dla Trumpa. Walczyli przez dwa lata, krzyczeli, że była Russian collusion. No, collusion to znaczy zmowa, taka tajemnicza zmowa, można powiedzieć, ustawka. No i nic nie wykombinowali, jak wszystkie były przesłuchania w kongresie i tak dalej. To był jeden wielki obłęd z tym, no było to oszukaństwo. Demokraci starają się zniszczyć Trumpa, jak nie za podatki, to za Stormy Daniels. Stormy Daniels, no to była taka babka jakaś, no seksualnie wyzwolona, można powiedzieć, i wciągnęli ją w te rejony, że się zadawała z Trumpem, że jakieś były pieniądze, tego rodzaju rzeczy, nic nie wychodzi. No i teraz impeachment, zaskarżenie o zdradę. No bo w zasadzie impeachment to jest zaskarżenie urzędnika państwowego, czy w tym wypadku prezydenta, że można będzie go usunąć z ofisu. Został wybrany przez 60 milionów. Clintonowa przegrała, też miała tam 60 milionów. W 2020 roku nadchodzą nowe wybory, no i oni starają się zlikwidować tego prezydenta, pod którym w zasadzie gospodarka się polepsza, zatrudnienie się polepsza wśród wszystkich, wśród Murzynów szczególnie. No idzie w dobrym kierunku, można powiedzieć. To co Obama przez 8 lat rozpierniczał, wprowadzał ten socjalizm, to teraz Ameryka jakoś się otrząsnęła, jakoś idzie do przodu, no ale demokratom to nie pasuje, oni chcą zniszczyć go w trakcie, a jeszcze najbardziej chcą wybrać. Do kongresu amerykańskiego, do Izby Reprezentantów dostało się bardzo dużo właśnie takich super duper lewackich, wyjątkowo ekstremalnej lewicy, między innymi Alexandria Ocasio-Cortez, trzy muzułmanki się dostało, no bardzo dużo się radykałów podostawało, no i oni mają w nosie, oni chcą załatwić właśnie białych chrześcijan. Jednym z tych białych chrześcijan to jest Biden. Biden to, on był wiceprezydentem z Obamą, no i teraz stara się zostać prezydentem. On jest koło 70, w polityce jest koło 50 lat. Jakby ktoś tak pomyślał, że jednak term limit, czyli jakieś te limity na ilość tych kadencji to powinna być, no to zdecydowanie powinna być. Jak człowiek, jak się pamięta Breżniewa, kiedy go tam podtrzymywali, no i wszystkich tych staruszków, nawet i teraz, no to powinien być term limits. Miller, taka sama czerwona morda, przez wszystkie został wybrany do Europarlamentu, a on zawsze jest przy żłobie. Gdziekolwiek nie byłby, to on chyba nawet jest dłużej przy żłobie niż Biden. No ciekawe, ile Miller jest przy żłobie. On też ma 70-80 lat, no to też w polityce na pewno jest 50-60. No i gdzie jest ta kontrowersja? Kontrowersja jest taka, że Ukraina, Trump rozmawiał, nie pojechał na zaprzysiężenie Wołodymyra Zeleńskiego. No to też jest, wszyscy znają tą historię, że to aktora grającego prezydenta wybrano na prezydenta, także to ustawka jest nieprawdopodobna. No, Trump nie pojechał na zaprzysiężenie swojego
wiceprezydenta też nie wysłał, wysłał jednego tam z ministrów. No ale rozmawiał z Zeleńskim, no i między innymi zaczęli rozmawiać o Bidenie, o synie Bidena. Trump w zasadzie to ma zastrzeżenia do tego, że syn Bidena, Hunter, on był w Radzie Nadzorczej białoruskiej kompanii, która się nazywa Burisma Oil Holdings. No i on tam miał 50 tysięcy rocznie, miesięcznie, 50 tysięcy miesięcznie pensji przez 2,5 roku, także dostał od nich $3 miliony. $3 miliony, no i Biden, kiedy miał działał pod Obamą, no to w zasadzie w poprzednim rządzie powiedział, że prokurator, który bada sprawę tych wszystkich przekrętów olejowych tej firmy, dla której pracuje jego syn, ma być zwolniony. No i w zasadzie jego zwolnili. No i Trump się zapytał się delikatnie, o co to wszystko w tym chodziło, dlaczego prokurator został zwolniony, czy ten wiceprezydent, czy Biden, czy on w ogóle to wszystko robił w ramach legalności. No i teraz socjaliści krzyczą, że zapytanie przez Trumpa o legalność działania tego wszystkiego jest nielegalna, a te wszystkie działania nielegalne to są jak najbardziej legalne. No jest to cyrk lewacki, jest po prostu, to jest show jakieś dymy, lustra i oszukaństwo. No i wszystkie te oszukańce, telewizja i prasa, CNN i New York Times, przepraszam, Washington Post i całe lewactwo w zasadzie nie koncentruje się na tym, o co było pytanie, tylko jak pytanie było zadane. Czyli znowu gówno jest w złotym sreberku, no i jest dyskutowane złote sreberko zamiast to, co jest w środku. No rynek też ciekawie reaguje, jak za Nixona spadał, to było Watergate wtedy, to były kompletnie inne sytuacje, to były Wietnam i tak dalej, tam jakieś podsłuchy, niepodsłuchy. Przy Clintonie to rynek spadł 5%, jak go sprawdzali właśnie pod tą, kiedy miał być ten impeachment, no i teraz rynek też spada. Whistleblower, no to dosłownie to znaczy gwizdek, dmuchacz. Whistle to jest gwizdek, blower to jest dmuchacz, no czyli gwizdek taki alarmujący, tak? To jest taki człowiek, który alarmuje, tak jak w Oslo czy gdzieś tam w Amsterdamie rząd zaczął dawać gwizdki kobietom, no bo tam nie ma broni, no to zaczął dawać gwizdki, że jak są na ulicy jacyś zboczeńcy, jacyś muzułmanie, którzy nie bardzo są przyzwyczajeni do normalnego zachowania na ulicy i starają się zaatakować kobiety, no to one miały gwizdać. Właśnie to taki ten whistleblower, to ten gwizdacz to ma alarmować. No i on alarmował. Usłyszał z drugiej ręki, no i wysłał do odpowiednich urzędów, że ma jakieś tam zastrzeżenia. No i teraz były przesłuchania komisarza, który się tłumaczył, dlaczego trzymał tak długo te papiery. No, a komisarz mówi, no jest to władza wykonawcza, prezydent jako władza wykonawcza, nie ustawodawcza, no to prezydent ma w Ameryce szczególnie pewne swoje inne prawa, no i rozmowa pomiędzy dwoma prezydentami, no to jest, można powiedzieć, jakaś tajemnica państwowa. I Trump jest takie słowo quid pro quo, czyli quid pro quo, no to tak używają naukowo w łacinie, żeby zmylić nas wszystkich nieumytych, a jedyne to, co znaczy te quid pro quo, to znaczy coś za coś i to jest nielegalne, że w zasadzie jeżeli ktoś proponuje, jeżeli ty zrobisz to, no to ja zrobię to.
A Trump w zasadzie nie mówił, że nie będzie pomocy dla Ukrainy, w przeciwieństwie powiedzmy do Bidena. W przeciwieństwie do Bidena, który powiedział, że zawiesi pomoc militarną Ameryki, jeżeli tam nie wywalą tego prokuratora. Także konflikt interesów jest straszny. Konflikt interesów jest straszny. No ale lewica ustawia to tak, że ma być to koniec dla Trumpa. Demokraci zaczynają myśleć i się zastanawiają, nie wiadomo na kogo będą głosować, ale jednak te socjaliści starają się upiec dwie pieczenie na raz. Oni starają się wywalić Bidena. No bo Aleksandria Ocasio-Cortez właśnie ona, Pelosi to następna z Kalifornia babcia, ona też ma tam 70-80 lat i ona trzyma się, no bo ona jest szefową tej większości w Izbie Reprezentantów, no i się poddaje się tym młodym wilkom, które w zasadzie krzyczą, że jest najwyższy czas, żeby zlikwidować Trumpa, zlikwidować Republikanów, doprowadzić do jednopartyjnej w zasadzie Związku Sowieckiego Ameryki Północnej. No i oni są w stanie to robić. Oni po prostu są w stanie zabijać, niszczyć, fabrykować, mieszać i nie ma dla nich żadnej granic. Czy to się stanie? No oczywiście, że się nie stanie. Potrzebna jest tak zwana absolutna większość, czyli 2/3, czyli dwa razy więcej musi być za tym niż przeciwko, czyli jeżeli 1/3 jest za tym, a 2/3 jest przeciwko. No i propozycja tego impeachment to zawsze z tej niższej izby, czyli reprezentantów, czyli 435 osób. No a później to wszystko przechodzi, jest oceniane przez wyższą izbę, czyli senatorów, a senatorów jest 100 jest, bo jest 50 stanów i dwóch senatorów na każdy stan, niezależnie jak duży jest stan. Także Kalifornia powiedzmy ma dwóch senatorów, jest największa, ma 40 milionów, no i Rhode Island, który jest malutki, tam ma 2-3 miliony, też ma dwóch senatorów. Także ta wyższa izba ma 100 senatorów i cały ten impeachment musi przechodzić przez to, no i ta absolutna większość musi być zdecydowana w kongresie jako 2/3. Straszne czasy nadchodzą dla Ameryki. Ameryka jest, no powiedzmy, zakręcona. Dochodzi do tego jeszcze właśnie cała ta wojna antykultury. Osiąga szczyty. Młodzież ma mózgi zlasowane przez ten socjalizm nauczany, teoretyczny socjalizm nauczany przez ostatnie 40 lat. Także straszne są czasy. No nie wiadomo, jak to się zakończy. Obawiam się, przypuszczam, że Trump zostanie wybrany w 2020 roku, no ale 2024, no to niestety z reguły w Ameryce to jest te wahadło. Demokraci, republikanie, czyli powiedzmy socjaliści i konserwatyści. No i w 2024 roku będzie wybrany demokrata. Albo demokratka najprawdopodobniej. No już od 2024 roku, no to będzie po prostu pełną parą zajwaniało w kierunku Wenezueli. To już będą ilość tych nielegalnych emigrantów. Wszyscy po prostu dostaną obywatelstwo. No i wtedy te myślenie, powiedzmy, rozdawnicze, te myślenie, że rząd może wszystko, po prostu ogarnie Amerykę. Jeszcze politycy zaczną mówić, gdzie są pieniądze do zabrania, co może być upaństwowione, co może być pobrane, co może być opodatkowane. No i od 2024 roku może być makabryczny upadek. W Wenezueli to zajęło 20 lat, no w Ameryce powiedzmy zajmie 30 lat, czyli w 2054 roku będziemy w Ameryce jeść zebry i lwy.
tak jak to zrobili Wenezuelczycy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest guziczek do subskrybowania. Dzwoneczek o powiadomieniach codziennych filmików. Dzyń, dzyń, wysyłaj, polecaj, pisz pytania, pisz odpowiedzi, jeżeli masz odpowiedzi na coś, pisz jakieś sugestie. I do następnego codziennego filmiku.